Teoria kwantowej nieśmiertelności, a dokładniej hipoteza lub myśl eksperymentalna z racji, że jest ona aktualnie niemożliwa do zweryfikowania. Nie mamy do tego narzędzi ani metod, którymi moglibyśmy przeprowadzić badania i pomiary, bo ludzkość jest jeszcze zbyt głupiutka. Ale na no spokojnie, na szczęście Ty, jak i ja i każdy będzie mógł sprawdzić, czy rzeczywiście możemy być nieśmiertelni, czy też nie, więc oglądajcie. Nieśmiertelność kwantowa to jedna z najbardziej kontrowersyjnych i jednocześnie najbardziej interesujących hipotez w fizyce kwantowej, która może uczynić nas nieśmiertelnymi. Lub względnie dobra wymówka, żeby żyć skrajnie nieodpowiedzialnie. Żeby zrozumieć teorię kwantowej nieśmiertelności, musimy najpierw dowiedzieć się, czym jest interpretacja wieloświatowa, czyli multiversum. Tak, to ta z Avengersów. Zacznijmy jednak od przedstawienia skali. Jak wiemy, wszyscy i wszystko jest zbudowane z atomów. Jeden atom jest aż 5 milionów razy mniejszy niż jedno ziarenko piasku. Trudno to sobie wyobrazić, więc żeby jakkolwiek zrozumieć tę skalę, weźmy naszą Ziemię i zwiększmy jej rozmiar do wielkości Układu Słonecznego, czyli do około 9,4 bilionów kilometrów, albo innymi słowy 9,12 zer. W takiej skali jeden atom miałby rozmiar zwykłej piłki tenisowej, a przeciętny człowiek miałby wysokość aż 600 kilometrów. Ale to jeszcze nic, bo lecimy dalej. Cząsteczki, z których zbudowany jest atom, czyli protony, neutrony i elektrony, są aż 100 tysięcy razy mniejsze niż sam atom, przez co nie da się dokładnie określić ich lokalizacji, gdyż w tak małej skali obowiązują już zasady mechaniki kwantowej. Dzięki tym zasadom cząsteczki mogą istnieć w tak zwanej superpozycji i w cudzysłowie być w kilku różnych miejscach lub stanach jednocześnie. To zupełnie tak, jakbyście wrócili z imprezy i udawali przed mamą, że jesteście trzeźwi. Superpozycja powoduje, że każdy akt obserwacji lub interakcji z cząsteczkami, czyli każda nazwijmy to decyzja, powoduje rozgałęzienie wszechświata, których potencjalnie może być nieskończoność. Warto zaznaczyć, że każda możliwa opcja położenia cząsteczki jest przypisana do swojego własnego uniwersum, czyli do swojej własnej gałęzi. Rzucamy monetę lub gramy na ruletce. Jako że kwantowa ruletka brzmi ciekawie, wybieram ten przykład. Mamy 1,37 szansy, czyli w przybliżeniu 2,7% na wypadnięcie poszczególnej liczby. Stawiamy zakład na pole numer 1 i ruletka się kręci. W momencie, gdy przystaje, wszechświat rozdziela się na łącznie 37 części, bo jest 37 możliwości wypadnięcia piłki. W przykładzie z monetą mamy 50% szans, że wypadnie orzeł, i 50% szans, że wypadnie reszka, więc przy rzucie wszechświat dzieli się na dwa, bo są tylko dwie opcje. I gdzie tu nieśmiertelność, powiecie? No więc na naszą świadomość działa to tak samo. Jeśli znacie kota Schrödingera, to wyobraźcie sobie, że teraz to wy jesteście kotem, gdyż kwantowa nieśmiertelność działa z punktu widzenia obserwatora, co wyjaśnię już za moment. Znajdujemy się we wszechświecie numer jeden. Myślę, że większość osób miała w życiu taki moment, gdzie brakowało naprawdę niewiele, gdzie jedna rzecz byłaby delikatnie inaczej i bylibyście kaput. Magicznie jednak okazało się, że jesteście gigafarciarzami i wydarzył się cud boski. No więc, w niektórych wszechświatach naprawdę jesteście kaput. Nie ma za co. Trochę to smutne, ale należy pamiętać, że jest to tylko hipoteza i niekoniecznie musi to być prawdą. Gdy człowiek umiera, powszechnie uznawane jest, że jego świadomość znika. Człowiek nic wtedy nie czuje i nie wie. Można to śmiało porównać do stanu świadomości człowieka tuż przed urodzeniem się. Jeśli umrzesz, to zwyczajnie nie będziesz wiedział, że umarłeś, bo nie będziesz żył. Tak samo jak nie wiemy, że nie istniejemy, zanim zostaniemy poczęci. Pamiętacie, jak na początku mówiłem, że można być skrajnie nieodpowiedzialnym? Wracamy więc do wszechświata numer jeden, gdzie przeprowadzimy eksperyment na Hubercie. W tym wszechświecie mam wgląd na rozgałęzienia wszystkich możliwości, bo jestem spoko. Niestety, w prawdziwym życiu nie mamy takiego wglądu i jest to dokładny powód, dlaczego nie możemy przeprowadzić rzetelnych testów. To jest Hubert. Hubert jest crazy. Hubert lubił uprawiać tak zwane free solo, czyli wspinać się po górach bez sprzętu zabezpieczającego. Podczas jednej ze wspinaczek Huberta zaswędział go nos, ale że jest on nieustraszonym alpinistą, piął się dalej w górę, ignorując swędzenie w nosie. Niestety, jak wszyscy wiemy, nie ma nic gorszego niż uczucie kichnięcia. Hubert nie dał rady i finalnie kichnął, tracąc chwyt i spadając na ziemię ku swojej niefortunnej śmierci. Na szczęście, tuż przed kichnięciem, wszechświat stworzył kolejną gałąź wydarzeń, w której Hubert zaryzykował i podrapał się po nosie, przez co mógł się on dalej wspinać w pełni skupienia. We wszechświecie numer 2 nigdy nie doszło do kichnięcia i Hubert nie doświadczył upadku i lotu ku ziemi, przez co przeżył. Są to dobre wieści dla ludzi chcących żyć jak najdłużej, bo z własnego punktu widzenia, czyli z punktu obserwatora, nigdy się nie umrze. Brzmi to bardzo kolorowo, więc od razu nasuwają się pytania. Czy możemy teraz robić cokolwiek i być bezpieczni? Czy nasze życie to gra wideo, której nie da się wyłączyć, a nasza postać ma aktywowany kod na nieśmiertelność? Czy w końcu możemy podjąć ryzyko, które blokowało nasz pełny potencjał? No niezbyt. Wykonując eksperymenty myślowe, musimy pamiętać, aby również brać pod uwagę inne możliwości, a nie tylko te, które są nam na rękę. Zawsze może pojawić się wszechświat numer 3, w którym Hubert po upadku z góry złamał kręgosłup, ale przeżył, więc świadomość nadal kontynuowała życie. Pomimo tego, że według tej hipotezy nie możemy umrzeć, to nadal możemy drastycznie pogorszyć jakość własnego życia lub życia bliskich. Nieśmiertelność niestety nie zawsze równa się z niezniszczalnością. Jeśli jednak ktoś nadal bardzo mocno chce zweryfikować tę hipotezę samemu, to może zacząć badać swoją nieśmiertelność już dziś, i to w bezpieczny sposób. Jest to jednak pseudo nieśmiertelność i wymaga sporej cierpliwości. Wiadomo, najłatwiejszym sposobem na sprawdzenie tej hipotezy byłaby gra w rosyjską ruletkę. Jeśli wygramy raz, drugi, trzeci i tak w nieskończoność, to teoria jest prawdziwa, ale pamiętajcie, że mama w innych wszechświatach też będzie smutna i to w najlepszym wypadku, jeśli rzeczywiście bylibyśmy nieśmiertelni. Jest też drugi sposób, tak samo skuteczny, lecz zajmujący trochę więcej czasu, ale co najważniejsze, bezpieczny. Niesie on ze sobą również ciekawy plus. Długość życia fizycznego ludzkiego ciała musi posiadać jakąś granicę, prawda? Tak jak resztki jedzenia w twojej lodówce, których unikasz jeść. Nasze ciało starzeje się z dnia na dzień. Nadejdzie więc moment, w którym nie będzie ono już mogło dłużej funkcjonować z racji na osłabienie i rozpad tkanki. Wszystko ma swoją dotę przydatności. Nawet nasz wszechświat, którego śmierć ciepna może nastąpić za 10 lat, do potęgi setnej. Najstarszy udowodniony wiek, jaki przeżyła osoba, to 122 lata i 164 dni. Wynik ten należy do Jeanne Calme, pochodzącej z Francji i zmarłej w 1997 roku. Od tamtego czasu rekord ten nie został pobity. Zakładając, że teoria jest prawdziwa, my, jako obserwujący, żylibyśmy najdłużej jak to fizycznie możliwe dla ludzkiego organizmu. Z każdą milisekundą naszego życia tworzyłyby się nowe wszechświaty, aby nasza świadomość mogła do nich swobodnie przeskakiwać w razie śmierci, śmiertelnej choroby czy wypadku, jako że nieśmiertelność kwantowa działa również na naturalne przyczyny śmierci. Udokumentowane są przypadki, w których pacjent chory na wściekliznę, czyli na najbardziej śmiertelną chorobę, jaka aktualnie istnieje, doznał uzdrowienia i mógł on kontynuować życie, pomimo że nie był zaszczepiony. Jeśli jest jakakolwiek szansa na uzdrowienie, czyli przykładowo 0,50,01%, to w którymś wszechświecie się ono wydarzy i być może jesteśmy w tym wszechświecie, gdzie doszło do takiej sytuacji w przypadku tych osób. Plusem, o którym wspomniałem, jest to, że każdy, kto to ogląda, będzie kiedyś najstarszym człowiekiem na świecie, ale tylko ze swojego punktu widzenia, tylko w swojej wersji wszechświata. Tylko gdzie jest granica? 122 lata i 164 dni spośród nieskończoności wszechświatów brzmi jak dość niski wynik, a szansa na trafienie na wszechświat, gdzie ktoś przeżył ponad 200 lat, jest dość niska, ale możliwa, zakładając, że ludzkie DNA pozwala na taki długi żywot. Trudno dokładnie powiedzieć, czy życie z własnego punktu widzenia finalnie się kończy, czy jednak ludzkie ciało może funkcjonować w nieskończoność. Jest również możliwość, że pomimo śmierci ciała, nasza świadomość będzie dalej żyła, lecz w innej, nieznajom formie. Na przykład, moglibyśmy utknąć w pętli czasu, gdzie będziemy ginąć ze starości, czego nie bylibyśmy nawet świadomi z naszego punktu widzenia. Nieśmiertelność, a nawet kompletny brak możliwości śmierci. Wszystko to brzmi fajnie, ale skoro wszechświatów jest nieskończoność i w każdym jest inna możliwa ewentualność, to czy tak naprawdę mamy jakikolwiek wybór? Czy jest to tylko iluzja spowodowana naszym subiektywnym i trójwymiarowym punktem widzenia? Bardzo możliwe, ale to już temat na inny odcinek. Jeśli macie jakieś przemyślenia, zachęcam do komentowania oraz subskrybowania, żeby nie ominąć przyszłych filmików. W opisie znajdziecie link, gdzie możecie postawić mi kawę, żebym miał energię na robienie filmików non-stop. Do następnego.